Siemanko, Damian z tej strony, witam Was serdecznie na moim kanale Damo Fishing. Jestem dzisiaj na Okoniach. Przyszedłem samego rana, tylko słońce wstało, a to dlatego, że jest coraz cieplej, coraz więcej barek pływa po tych kanałach, mąci wodę. No a wiadomo, w ultralajcie nawet jakiś najmniejszy listek na przynęcie już całkowicie zaburza pracę tej przynęty. No więc dlatego jestem teraz. Jest zimno, jest minus, no teraz już może jest na zerze. Ale jeszcze chwilę temu było minus 2. Ale ma być dużo ładniej, ma być kilkanaście stopni w ciągu dnia. Także zobaczymy. Porzucam w paru miejscach, gdzie myślę, że te Okonie większe mogą się chować. W sumie będę dzisiaj używał tylko dwóch przynęt. Jedna to jest Daiwa Dugfin, którą zawsze używam na Okonie. Ale druga, już Wam pokażę, to jest Fox Rage Zander Pro 7,5 cm. Większa przynęta, grubsza przynęta, bardzo fajnie pracująca nawet z małym obciążeniem. No to dlatego, że myślę, że jeśli już chcę połapać większą okonię, no to też potrzebuję większej przynęty. Mam nadzieję, nie na tyle dużej, żeby szczupaki się nią zainteresowały. No i tyle. Zobaczymy, co nam się uda dzisiaj złapać. Życzcie mi powodzenia. Ja Wam życzę miłego oglądania. Lecimy z tym. Oj, co to. Szczupły? O, ale okoń. Ale ładny. No chyba mój największy. Jest! No, wydaje mi się, że to jest mój największy okoń. Krzyż na okoń 41 cm. No to jest mój jeden z największych okoń, jakie złapałem. Chyba na drugim miejscu jest piękny grubasek. Zdjęcia porobione. Wrzucamy go z powrotem do wody. Uciekaj. Do zobaczenia, mam nadzieję. Tymi większymi przynętami muszę celować tam, gdzie jest najgłębiej, bo tam też myślę, te największe okonie będą siedziały. Najgłębiej jest zawsze przy samych śluzach i przy wejściu do przystani, więc jeśli tutaj nic nie da, to idziemy bliżej przystani i tam spróbujemy. Siedzi. Kopię, więc okoń. No ładny okonik. Tak, zobaczymy. No, aż nie tak. Dobra. Chyba coś ładnego. O, to nie okoń. Co to jest? To jest za długie na okonie.
Teraz nam wyjdzie. Nie, o koń. O, ładny koń. Szczuplutki. Ale... O, cóż. Ładny okonik. Piękny. O, ależ się połknął. Patrzcie, śliczny, co? Szura jest z powrotem. Siedzi. O, ładny. Ładny okonik. Tylko nie puszczę. Ledwo. Ledwo, ledwo. Zaczepiony. Jakie maleństwo. Siedzi. No koń, patrzcie co robi z wędką. Dobra. To nie jest to koń. O, szczupaczek. Ale dzik... O, psa. Ale dzikus. Aj, ty dziku. Wracamy bez powrotu. Siedzi. Całkiem niezła rybka. Ale obawiam się, że to jest szczupak. No, zobaczymy zaraz, co to jest, ale... Cieniutki fluorokarbon mam znowu. Wydaje mi się, że to będzie szczupak. Nieduży szczupak, ale no na tej wędce go bardzo mocno czuć. Chociaż... Wow! Widzicie, co się dzieje ze szczytówką? Jak chodzi? Nie chcę w ogóle przypłynąć. No koleżko, mam nadzieję, że tylko barka nie będzie płynąć. Nie chcę się bardzo z nim zasiłować. Wolę, żeby się zmęczył. O Jezus. Żeby się zmęczył, ale... Coś tam się dzieje. Bo już powinien go widzieć. Już go powinienem widzieć. Jeszcze chwilkę. Tak myślałem, że jeszcze chwila i go będziemy mieli, ale odpływa mi coraz dalej. Po prostu się pokaż, no.
Wow. No okoń to nie jest na pewno. Okoń to... O Jezus. Co to jest? Nie w tą stronę. Nie, nie uciekaj mi do przystani. Wracaj do mnie. Wracaj do mnie. Powoli chyba już się zmęczył. Zaraz go zobaczymy, zaraz go zobaczymy. Co to? Co to jest? No, chyba szczupak. O nie, płynie. Patrzcie na to. Dobra, nie ma co. Niestety muszę troszkę przykręcić i muszę go już scholować. Będzie naprawdę nie tęgo. Jak mi wpadnie pod barkę. Uff. Nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Kompletnie nie w tą stronę. O, barka coraz bliżej. No, ogromny to nie jest, ale... Ale robi się nieciekawie. O dobra, zakręcają, więc lekko go przytrzymam tam, gdzie jest. Mam nadzieję, że nie wpadnie mu głupi pomysł. Chociaż... Spróbuję... Tutaj siedzi przy brzegu. Spróbuję się z niego zbliżyć, bo barka będzie zawracać, żeby wpłynąć do mariny, do przystani. Gdzie on tam? No, chyba się zaklinał. No cóż, teraz wypływa chyba. Ale to jest głęboko. Przegrałem ze szczupakiem. No cóż, i tak bywa. O, jest. Uderzenie było mega. Co to znowu? Znowu ten sam, powtórka z rozrywki? Chociaż nie, to nie może być chyba szczupak. O, ale okoń! O, ale okoń! Chodź do mnie.
Ale grubas. Piękne. Jest! Siedzi! Ależ. Patrzcie, jakie piękne. Sadzę do wody. Wyciągnę tylko miarkę. Muszę zobaczyć. O, ale ładne. Muszę zobaczyć z ciekawości. Czekajcie, gdzie tu włożyć, żeby mi nie uciekło, a żeby było w wodzie. No dobra. Pora oczywiście wypuścić okonia. Poczekamy aż. Ale grubas, dobra, wracaj. Nie będę ci już męczył więcej. Woo! Jeszcze mnie opryska na koniec. Wow. Słuchajcie, słońce grzeje coraz bardziej. Do tego barki przepływają tak jak myślałem, tak jak mówiłem, jedna za drugą, także no już nie ma większego sensu łowić. Za każdym razem jak rzucam przynętę, to wyciągam ją po prostu obklejoną w trawie. Źle nie było. Dwa ładne okonie. Dwa mogłem spokojnie jeszcze wyciągnąć, ale po prostu się spóźniłem. Ale przynajmniej widać, że ta pogoda jest coraz lepsza. Woda jest coraz cieplejsza i okonie też coraz bardziej aktywne. No więc tygodnie na tydzień będzie tylko lepiej. Mam nadzieję, że nie spadnie śnieg i nie spadnie temperatura bardzo. Przypominam wam o konkursie, o drugim konkursie. Kto jeszcze nie wie, jakie są zasady, to zapraszam do filmu wcześniejszego. Linka wrzucam do góry. I zasady są tylko i wyłącznie trzy. Pamiętajcie, subskrypcja. Jeśli nie jesteście jeszcze subskrybentami moimi, możecie zasubskrybować kanał teraz. Łapka w górę i komentarz. W komentarzu musi być zawarte słowo konkurs, tak żebym wiedział, że chcecie wziąć w nim udział. No i co, konkurs zaczyna się, uwaga, kaczki. Konkurs zaczyna się właśnie teraz, od publikacji tego filmu, a kończy za tydzień w piątek, to jest 7 maj, godzina 20. Poinformuję zwycięzcę o tym, wrzucę może jakąś krótką wiadomość, tak żeby wszyscy wiedzieli, kto wygrał. No i bawimy się dalej, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał wam się film. Zobaczymy się, mam nadzieję, już za tydzień. Jak nic się złego nie wydarzy, a rybki będą chciały współpracować, to na pewno za tydzień jakiś film skręcę. Także życzę wam też powodzenia nad wodą, połamania. Trzymajcie się, hej!